te dwa panele z całej tej konstrukcji. Ona powstała 16 sierpnia 2016 roku i te dwa panele zostaną za chwilkę odpięte, odłączone, z tym, że wcześniej ponumeruję je, dam temu numer 1, temu numer 2. To jest czysta losowa rzecz i ten numer 1 zostanie dokładnie umyty. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te zabrudzenia tutaj i będę chciał je zawieźć do laboratorium i skontrolować, zobaczyć, ile energii jeszcze są w stanie produkować po 6 latach takiej eksploatacji i też będę chciał porównać wymyty z brudnym. Zobaczcie, tutaj już na te wafle krzemowe brud mocno wchodzi. Teoretycznie można to myć tutaj na gruncie, ale już na dachu tego nie umyjecie. I ciekawy jestem, jaki ma wpływ to zabrudzenie, te zabrudzenie wafli na produkcję fotowoltaiki. I porównując umyty sześcioletni z nieumytym sześcioletnim, zobaczymy, ile tracimy tak naprawdę energii elektrycznej przez to, że panele mamy już zabrudzone w taki sposób. Także demontujemy, bierzemy do samochodu, jadę skontrolować, no i zobaczymy, jaki z tego będzie wniosek. Na stanowisku kontrolnym zostały bardzo dokładnie sprawdzone. Niestety technologia polikrystaliczna jest to technologia dość przestarzała, dość stara i to stanowisko kontrolne dostosowane jest już do większych mocy i no nie dało się jakby skalibrować go od nowa pod te moje panele. Zawiozłem dwa moduły. Jeden był przeze mnie umyty, drugi był brudny. Dlaczego miałem brudny? Ponieważ zobaczcie, tak wygląda moduł po kilku latach. Mamy wokół ramki brud, który nachodzi nam już na krzem, czyli zrobi nam częściowe zacienienie tego elementu światłoczułego. Podejrzewałem, że to zabrudzenie, to zacienienie może mieć bardzo negatywny wpływ na cały panel, na cały dany moduł. Z prawej strony jest bardzo duży margines, duża przestrzeń, która umożliwia gromadzenie się tego brudu. Gdybym panele umieścił pionowo, taka sytuacja, że ten brud doszedłby do krzemu, byłaby prawie nierealna. U dołu jest dużo mniejsza przestrzeń i jak widać brud swobodnie w ciągu tych 6 lat dostał się tak wysoko. Mamy też oczywiście zabrudzenia takie, jak to widać, punktowe w całej powierzchni. Moje panele są na gruncie i jest możliwość ich w miarę regularnego mycia, ale jeżeli mam te same panele na dachu, no to tam mycie jest całkowicie niemożliwe. W związku z tym bardzo chciałem zobaczyć, jak zachowa się czysty moduł, jako ten wzorcowy, czyli jak się zestarzeje, o ile ma gorsze parametry od nowego, czystego modułu i jaka jest różnica między czystym a brudnym modułem. Tutaj znajduje się charakterystyka umytego modułu, tutaj jest charakterystyka modułu brudnego. Po lewej stronie widzimy, że prąd był około 8 A, dokładnie maksimum 8,7. Moc, którą ten moduł uzyskał w czasie badania, 263 watopików. Przypominam, że oryginalnie moc modułu to jest 250 watopików, czyli tu mamy wyższą moc, ale tak jak mówiłem, to wynika z tego, że nie jest system idealnie skalibrowany. Mimo to ta wartość wskazuje na to, że ten moduł jednak ma bardzo wysoką moc, naprawdę rzędu 250 watopików, ponieważ ta nieskalibrowalność to była mniej więcej plus minus 10 watów. Kreska, jej pofałdowanie świadczy o jakości modułu. Zobaczcie, tu jest w miarę równa. W przypadku modułu brudnego też ta kreska jest nawet w lepszym stanie niż tutaj. Moduł brudny uzyskał moc 263,7 watopików, czyli nawet więcej niż moduł czysty. Możemy spokojnie powiedzieć, że zabrudzenia w żaden sposób nie wpłynęły negatywnie na moc modułu. Na podstawie tych danych możemy spokojnie powiedzieć, że oba moduły losowo wyjęte tak naprawdę z instalacji fotowoltaicznej są
prawie albo tak samo dobre jak nowe moduły montowane u mnie przed 6 laty. W żaden sposób tutaj nie widać zniszczenia, ale dodatkowo w czasie kontroli robione jest zdjęcie paneli. Nie jest to zwykłe zdjęcie robione aparatem fotograficznym, ale w komorze przepuszcza się prąd rzędu 10 A przez te moduły. Czyli zamiast one produkować energię i prąd 10 A, one dostają taki prąd przez siebie. Powoduje to, że te moduły krzemowe zaczynają tak jakby świecić. I bardzo czuły aparat jest w stanie wyłapać to świecenie. Każdy z tych modułów staje się taką małą lampką. Zobaczcie, ten moduł, to są takie poszczególne krzemowe krążki polikrystaliczne, czyli dokładnie my obserwujemy wafel krzemowy. Dokładnie jeden wafel, tu jest drugi i tak dalej, i tak dalej. Jeden wafel, drugi. Tutaj mamy te połączenia prądowe, czyli dokładnie mamy tą część i z drugiej strony mamy połączenia prądowe, czyli dokładnie tą część. Świecą nam tylko wafle, tu takie widzimy mikrouszkodzenia i te wafle krzemowe są polikrystaliczne, nie mono, czyli nie są jednorodne w swojej strukturze. Wyhodowany taki wafel jest na cienkie warstwy cięty. I tutaj jakby kolejne plasterki trafiły. Skąd wiemy, że kolejne plasterki? Ponieważ te wady, które są w tych waflach, one się powtarzają w kolejnych elementach w tych samych miejscu. Ja spróbuję troszeczkę poprawić kontrast. Zobaczcie, jak to teraz widać. Tu mamy bardziej jasny, czyli bardziej czysty krzem. Tu mamy bardziej zabrudzony krzem. Na tym module tak bardzo tych wzajemnych wad nie widać. Nie widzimy żadnej poważnej wady, czyli wszystkie ścieżki są pełne, wszystkie te krzemy też są aktywne, działają. No tu mamy taką dość sporą plamę w tym miejscu, no ale no ona nie stanowi jakiegoś wielkiego pola. Także nie jest nic wyłączone, żaden wafel krzemowy nie jest zepsuty. Na tym drugim waflu troszkę lepiej widać pewne wady. Zobaczcie. Tu jest taka plama, w tym samym miejscu jest plama, znowu plama, znowu plama, znowu plama, znowu plama. Czyli te plamy to było jakieś zabrudzenie w całym krążku, w całym krzemie i była cięte na poszczególne plasterki, bardzo cienkie plasterki przez piłę i to uszkodzenie jest przekładane na kolejny plasterek, czyli nie nastąpiło to uszkodzenie, tak samo jak to w czasie, z powodu wieku, w czasie użytkowania, tylko było już polikrystalicznej mieszance krzemu. Stąd ta nazwa polikrystaliczna, że ma niestety takie zabrudzenia. Tu jest plama, tu jest plama, tu jest plama, tu jest plama, tu jest plama. Widzicie, ona cały czas przechodzi, czyli była, no jakbyśmy cieli kiełbasę i mieli w środku kiełbasy gdzieś czosnek, no to na każdym plasterku w tym samym miejscu byłby czosnek, ażby się on skończył. To samo tutaj, to samo tutaj. I też zobaczcie, że w tym drugim module w żaden sposób nie widzimy jakichkolwiek poważnych uszkodzeń. Każdy jeden z wafli krzemowych jest czynny, sprawny. Nie ma w żadnym miejscu przerwanej linii, ta, której przewodzi prąd elektryczny. I nie ma jakichś takich wad, które by były dużo powierzchniowe, zajmujące więcej niż 20-30% wafla. Także, a jeżeli jest jakieś uszkodzenie, to i wynika to z technologii polikrystalicznej i jakby jest pozostałe od fabrycznie, od początku istnienia. Ten stan modułów oraz to, że ich moc
w tym momencie jest prawie tak samo dobra, albo tak samo dobra, jak w momencie kupna, pokazuje sytuację, że moduły fotowoltaiczne nie ulegają w czasie przynajmniej tych pierwszych 6 lat w jakikolwiek sposób uszkodzeniom i zniszczeniom. Również to, że ta moc tych paneli jest taka sama od początku, wiem z tego tytułu, że monitoruję swoje panele, ich produktywność, produkcji miesięczną od 6 lat i widzę, że rok w rok, jeżeli mamy takie samo nasłonecznienie, to produkcja jest identyczna. Nie jest tak, że z roku na rok tracę 1 czy 2% produkowanej energii przez te panele. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem taki eksperyment przeprowadzić i przeprowadzić go wśród profesjonalistów, którzy mi bardzo dokładnie powiedzieli, na co uwagę zwracać, co jest istotne, co jest mniej istotne w takich rzeczach. Do usłyszenia.